Wystawa Umysł Przełapany to najnowsza ekspozycja Centrum Nauki Kopernik, która powstała w całości w centrum. Ta wystawa jest właściwie pytaniem. Ona nie jest o czymś, ona jest pytaniem, czy świat wokół nas jest taki, jaki myślimy, że jest. Tutaj jest 20 interaktywnych eksponatów, czy właściwie doświadczeń, które każdy zwiedzający wykonuje na samym sobie, badając różne aspekty tego, w jaki sposób poznajemy świat. Jeden z nich to eksponat, który nazwaliśmy Chybisz, trafisz. Proste doświadczenie. Rzucamy piłeczkami do celu. Trafiamy bez najmniejszego problemu, dlatego że stoimy blisko celu, cel jest spory, rzucamy, trafiamy. Ale teraz kolejny etap doświadczenia. Zakładamy okulary, które lekko przesuwają obraz w bok. I okazuje się, że przestajemy móc trafić, prawda? Dlatego że istnieje pewne sprzężenie. Oko, mózg, a potem ręka, którą umysł steruje tak, żeby on trafił. Ponieważ do mózgu, do umysłu dostarczana jest lekko zniekształcona informacja, on musi się nauczyć, jak interpretować tę informację po to, żeby znowu zacząć trafiać. I w porządku. Po kilkunastu najdalej rzutach już z powrotem trafiamy doskonale do celu, zdejmujemy okulary, do licha, znowu nie trafiamy. No bo znowu trzeba się przestawić i znowu trzeba nauczyć się, jak sterować ręką. To jest metafora, to jest analogia tego, co dzieje się na co dzień. Bo na co dzień posługujemy się pewnymi stereotypami, dopiero żeby zacząć oceniać zmienioną sytuację, musimy ją zrozumieć, nauczyć się, jak w niej postępować, prawda? Więc to jest w pewnym sensie metafora tej wystawy. Umysł ma swoją specyfikę. To nie znaczy, że zawsze wpędza nas w tarapaty, tylko musimy rozumieć, w jaki sposób działa. Prawa półkula mózgowa maksymalizuje, wybiera najprostsze rozwiązanie. To jest taka automatyczna półkula. To ona sprawia, że jak się specjalnie nie myślimy, dokąd jedziemy, to jedziemy do pracy samochodem, prawda? To są te wszystkie automatyczne odruchy, takie autopiloty. Natomiast lewa półkula, o, to jest wielki kombinator, interpretator. Ona szuka porządku w chaosie, wyszukuje jakieś znaczenia, tworzy hipotezy. Ta lewa półkula to jest właśnie naukowiec. Ekspozycja w Koperniku będzie dostępna do niedzieli, czyli bardzo krótko, a potem już będzie można ją oglądać w różnych miejscach, niekoniecznie w Koperniku.